Dwóch z nich ma żony, ale udają kawalerów. Ty, to jest takie star, że oni PS Move jeszcze mają. Z moją partnerką Olą jestem w narzędziu. Czemu chleb leży do góry nogami? Pytam się. Kamil i Kamila, ja pierdzę. Ej, szczerze się pytam. 2024. Czemu słowo imię Kamila nie zostało zakazane za seksizm? Czemu? Przecież to jest tylko jedna więcej litera w dupę, żeby to... To jest męskie imię z jedną lepiej... Czemu? Czemu to nie zostało skazane? Ej, szczerze, dałby się 30 lat? Czy to jest skam wiek tu wpisany? Ile masz lat? 30 lat. 30. A ty? 27. A nie, pyta, 27, nie mam czego ukrywać. Ej, szczerze, dałby się 30 lat? Bingo gier małżeńskich. To drugi odcinek oto w historii. Ania, która szuka uczciwego faceta bez zobowiązań. Oho. Mam imię Ania, mam 30 lat, jestem lektorem języka angielskiego i blogerką modową. Jestem singielką. Jak się nazywa jej kanał na it? Tego, że jest seksowna, czy gdzie ona ma kanał? Jest sama i poszukuje tego jedynego. Wbrew temu, że otacza mnie wielu wersów, to ciężko spotkać mi tę właściwą osobę. Nie ma na co czekać. Zegar tyka. Typowa pani od Angola. Ania spotka się z trzema mężczyznami. Tylko jeden z nich jest singlem. Będzie musiała go rozpoznać. Tak, ma samo co to. Cześć. Wow, jestem skuty. Coś na mnie idzie, ta gra. Dwóch z nich ma żony, ale udają kawalerów. Ty, to jest taki star, że oni PS Move jeszcze mają. Łamie. Kwiatki? Ciekawe, rozumiesz? To chyba nie miało być dla mnie, nie? Z ukrycia poczynania mężów bacznie obserwować będą... Giga Fluszed? To jest na pewno typ kobiety, który się Krzyśkowi nie podoba. Klasz, bingo! To jest drugi odcinek w historii i już bingo odhaczają. Czyli od tego się zaczęło. W którym żony pozwalają mężom na flirt. Całować? Całą. O, masz. Musisz się jakoś przekonać. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Znowu klony, tylko tym razem nie łyse. O, masz. Musisz się jakoś przekonać. Stawką jest nagroda. A nie, dobra, ten jest inny. Ale bo się ogolił, on wygląda dosłownie tak samo. Wyobraź sobie, że on ma brodę. Nagroda, czyli 3000 zł. Jeśli Ania odgadnie, który z uczestników gry jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeżeli nie, całą pulę zgarnie małżeństwo, któremu uda się nabrać singielkę. Pierwszy uczestnik gry to Kamil. Przystojny ratownik, świetny pływak. Większą część czasu spędza na basenie. Jestem Kamil, mam 30 lat. Z zawodu jestem nauczycielem wychowania fizycznego, instruktorem pływania, ratownikiem. Ma ta piłkę, grajta. Na pewno nie może narzekać. Jest sam, czy ma kogoś? No to jest moja żona. Ty dziecko, ej! Oni robią tak jak w tym filmie kiedyś. Chyba z Van Damme'em czy kimś. Że dziecko wrzucają do wody. Jak się nie utopi, to znaczy, że będzie kimś. Jak się utopi, no to i tak by nie było pożytku. Stary japoński zwyczaj podobno, tak? No, tak, takie są tradycje, no. Kolejnym uczestnikiem gry jest Krzysiek, doskonały kucharz, miłośnik Włoch i kuchni włoskiej. Mam na imię Krzysztof. To nie... Co to ma skut? Jestem szefem kuchni. No cóż, takie ciacho jest już zajęte. Z moją partnerką Olą jestem w narzędziu. Czemu chleb leży do góry nogami? Pytam się. Co to za problem położyć go normalnie? Czemu oni go... Czemu? Wyobraź sobie, kładziesz chleb, ale go kładziesz... Po co? Po co? Życzeństwo od ponad roku. To jest chleb z Australii. A, z Austrii, nie. Z Australii chyba. Lubię. W rozgrywce weźmie udział jeszcze jeden przystojny. Tak, Lukaszu. Roman to kolekcjoner kobiet i fotomodel. Tradycja, prawdziwy no. Uwodziciel, któremu ciężko się oprzeć. Mam na imię Roman, mam 40 lat, przyjechałem z Ukrainy. Jestem aktor, model, single. Ej, on mi kogoś przypomina. Czy Ania rozpozna, że Roman jest wolny i otworzy przed nim swoje serce? To nie będzie takie proste, ponieważ Ania ma niestety złamane serce przez oszusta matrymonialnego. Nie wiem kogo, nie mi seksa, kogoś. Miał jeszcze drugą dziewczynę, oprócz mnie, od wielu zresztą lat. Zwracałam uwagę na pewne rzeczy, ale starałam się go usprawiedliwiać, jak to osoba zakochana.
Przed singielką trudne zadanie. Czy uda jej się rozpoznać, który z mężczyzn kłamie, a który mówi prawdę? Już wiem, że potrafią mężczyźni dobrze kłamać. Myślę, że zostali tak wybrani, żeby mnie też zmanipulować, więc ja zrobię wszystko, żeby zmanipulować ich. Olbery, żeby wyszło na moje. Po miesiącu zaczynamy na grę małżeńską. Na pierwszy ogień przykładny ojciec i wzorowy mąż Kamil. Jestem Kamila, mam 28 lat, pracuję w korporacji... Kamil na co dzień, i Kamila, ja pierdolę. ...w urlopie macierzyńskim i to jest nasza wspaniała córeczka. Córeczka już sprzedana do sąsiada. Teraz jeszcze tylko muszą zniknąć z mieszkania wszelkie ślady dziecka i mamy. Ej, szczerze się pytam, 2024, czemu słowo imię Kamila nie zostało zakazane za seksizm? Czemu? Przecież to jest tylko jedna więcej litera w dupę, żeby to jest męskie imię z jedną lepiej... Czemu? Czemu to nie zostało skazane? Powiedz mi. Kogoś popieprzyło z tym imieniem? No ale serio się pytam, to jest jedna literka więcej. Zostaną ukryte w małżeństwie. To czemu nie ma tak? Jest Bartek, Bartkowa, tak? Czemu nie ma takich? Marek i Markowa? Czemu nie ma takiego imienia? Czemu? Józef? Józefina jest na przykład, widzisz? Też powinno zostać skazane na karę śm. Marian, Marianna. Kolejne seksistowskie imię. Stanisława. Ale zobacz, tylko te stare imiona poza Kamilem tak mają. Stanisław, Stanisława, Marian, Marianna. Zobacz, widzisz? A nowe imiona? Zobacz, jest tak. Jest Jessica. Ty jesteś Jessie. Ja pierdzielę. Nie, dobra. Seksizm do tej pory jest pod butem ludzi. W sensie ludzie... Uj. Popieprzyło mi się we łbie już. Żeńskiej sypialni, do której singielka nie będzie... Jessie, musimy gotować. Strategia jest taka, że mieszkanie jest wynajmowane od znajomych, którzy wyjechali do Niemiec. Aleksander, Aleksandra, ej. Ej, ale czemu tak? W pokoju mieszka kolega o imieniu Dawid. Wiesz, czemu chleb kładzie się do góry nogami, żeby odparować wilgoć z dołu? Którego aktualnie nie ma. To co, dobra, to zdjęcia. Jest zdjęcia. Szkoda ich tam. No, tyle się napracowałam. To jest nasza podróż poślubna. A tutaj szliśmy 5 godzin pieszo pod górę, żeby wejść na kamień. Czy Kamil odrobił lekcję i dobrze przygotował się robię pizzę. Ma chyba jakieś takie gacki przygotowane, żeby zbajerować kogoś. A pizza ty piszesz. Bisek z biseksa. Czy Kamil ma dobry bajer, czyli potrafi nawijać dziewczynom makaron na uszy? On się starał wszystko mówić, to co się kiedyś w moim życiu wydarzyło, tylko na przykład nie będzie Kamili, tylko będzie kolega. Nie o to. Susi, kolega. No, to teraz wygląda jak u singla. Czyli powiesz, że dziecko z kolegą zrobił? I wszystko powinno pójść. To jest sztuka! Nie! Za sztukę nie mogę! Dobra. Za sztukę nie ma bana. Nie ma bana za sztukę. Jezus Maria, bo to jest obraz. A powiedz, że dostałeś prezencie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Suchy kwiatek własnoręcznie... Nie ma bana za sztukę. ...suszony przez singla, który, jak wiadomo, nie ma głowy do roślin doniczkowych. Mieszkanie gotowe. Teraz wszystko w rękach Kamila. Myślę, że może podobać się kobietom, bo czasami... Respektuję na regulamin Twitcha. No, to może TTV. Ilość kobiet, jaką miałem, to może zostawmy sobie w tajemnicy. Ze 20, może 25. Nie, no to tam nie miałem jakichś problemów z kobietami. Czy Kamila da radę i pozwoli mężowi na wszystko? Ja ufam mu bezgranicznie, także myślę, że sobie poradzi i wiem, że tylko mnie kocha. Tak, Defrot, to też jest sztuka, no. I jeszcze tylko ale nie jeden mogę. Szczegół. A, obrączki jeszcze. Właśnie, co robimy? No chowamy do szuflady, nie? A ty to nie musisz. No, dzięki, Assassin Braj. To ślad. Witam, Jerki Chat. Widzę powrót po poślizgu i już banet. Dziękuję bardzo. Jaki banet? To jest sztuka. Na przykład to. Ten obraz z tyłu. Ktoś w tym może widzieć dupę i jakby wchodzący... No. Ale to, że ktoś to tak widzi, nie znaczy, że to przedstawia, tak? To jest zupełnie coś innego. To jest sztuka. To każdy widzi jak chce. No lecę na żywioł.
wszystko. Trzyma się. Zobaczymy że w nowej roli, zobaczymy jak się sprawdzi. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Czyli zadnie dupy w tym widzisz, no właśnie, a to nie jest. Znaczy jest, dobra. Dla ciebie. Dawaj maleńka, bo już się mogę być. Bo Ania to prawdziwa kusicielka. No musi mi się podobać, no ale ja mówiłem, że nie mam ideału. Tylko musi mieć to coś w sobie. Idę na żywioł. Nie przewiduję, mam nadzieję, że będzie sympatycznie i fajnie. Ej, szczerze, dałby się 30 lat? Czy to jest skam wiek tu wpisany? Może być skam, nie? Nic nie wkurzę. Trzeba jeszcze tylko zadbać o intymny nastrój. No i żeby sąsiedzi... Jak 45? Można otworzyć? Tak, proszę. Dziękuję. I można już zaczynać wielką grę. Coś mi się wydaje, że będzie ciężka sztuka. Cześć, Kamil. Tak, dobrze. Strasznie się odpicowała. Pierwsze wrażenie? Piorun strzelił? Motyle w brzuchu? Piorun w Józka strzelił. Średnio wygodne. Myślę, że moje mężowi się nie podoba w ogóle, bo jest za bardzo zrobione. Ile masz lat? 30 lat. 30. A ty? 27. A nikomu cię nie pyta, przepraszam. 27, nie mam czego ukrywać. Mniej bym się. Ona ma 27, tam było 30, czekaj. Podoba w ogóle, bo jest za bardzo zrobiona. Ile masz lat? 30 lat. 30. A ty? 27. Ej, czekaj. Czy oni dali tam 30 z dupy? Czemu ona mówi? Jezus, ty chyba serio jak z Darem, że nikt nie wyjdzie ma lat. 27, nie mam czego ukrywać. Mniej bycie. Za ile byście mi dali lat? Czas zacząć bajer. Przetestujmy. Pierwsze kłamstwo. Mieszkanie. Mam znajomych, którzy po prostu mieszkali para. No i po prostu no od nich mieszkanie to wynająłem. Jestem Żydem. Wiecie, chcę kto zamknąć. 2024? 4K. Dał na Golibordę 5 zł. Witam, wpadłem dzięki. Tylko się przywitać i uciekam. Gram w Alone in the Dark na premierę. Pozdrawiam. Dzięki. To nie jest stara gra? Kojarzę tę nazwę. Dziękuję bardzo. I niku nie dałeś, widzu. Dziękuję ci. I ze współlokatorem, którego dzisiaj jest. Co tu widzisz? Co tu widzę? Ćmę. Dobrze mówię? Ćma. Widzę, że bardzo go obserwuje i tak się docieka. Chyba się spodobał. Plama znaczy, herbaty? Prowadzisz mnie, mogę. Tak. Wiesz, że muszę cię trochę sprawdzić. Nie, spoko, że... tylko wiesz, do pokoju do widza tak się z nim mówię, że nie będziemy po prostu wchodzić. Zaczyna analizować, czy tu może być jakaś kobieta, czy nie. A właśnie, czym się zajmujesz? Czy ja ogólnie jestem, tak, najpierw byłem ratownikiem. Musiałeś mieć powodzenie. Coś tam było, no ale to tak. A coś tam było, ale nic trwałego z tego się rozumiem. Dokładnie, nie co to urodziło, jest wakacyjna taka przyjaźń. Dobra w dupę, czemu nie ważne, czy oni są milionerami, czy mieszka typ z kolegą w kawalerce 1 na 1 metr, czy pod mostem, czy w ogóle z ciotką mieszka, zawsze mają takie same białe, gówniane drzwi. Co? Które z tych drzwi? Ania może sobie teraz bezkarnie pogrzebać. Czy uda jej się coś znaleźć? Kurde. Jakiś ślad kobiety? Ojejku, ile lekarstw. Widziałem to. Ej, mi się to wyświetliło na TikToku i ja myślałem, że już mnie naprawdę, bo ja tak przewinąłem to i tak się zastanawiam, ty, czy ja już dupę wszędzie widzę, czy mnie odkleiło? I wracam się palcem? I serio dupa, tylko że Fortnite na dupie. I się, naprawdę, ja myślałem, że już mam omamy od internetu. Że już mam omamy od internetu. A to jest prawda. Yo, playing Fortnite, yes indeed. Fortnite na dupie. No co no. Na jajach? Ty w sumie? Aż takie nie podoba. Na jajach? Zrobić grę spore. Byłby content. A chociaż ratownik, to też jednak tutaj... Dobra, może przesadzam. Ja pierdzielę. Nie, taka jest zabarcowana. Tak myślałam.
dobra, wracam, bo ona tam wiesz. Na Egidce? Jak ty, ona by miała stać cały dzień i na nim stream? Coś wygrzebie. To jest przesady. Więc albo została kobieca rzeczy pochowane, albo... A co tam? Ale strasznie dziwnie to jest nagrywane. Bardzo mi przypomina dziwne filmy widzowe, takie, że nie wolno oglądać. Jest to bardzo dziwnie nagrywane. Te pierwsze sezony w sensie, nie? Nie, to raczej tak kobieca domena, tak zbieranie właśnie tak, różne. Aha. Lekarz i tak układanie, tak wszystko jest posegregowane. Czy wiesz co, ogólnie ja już tak się jestem nauczony z zawody, że tak powiem, jak na przykład mam apteczkę w pracy, to muszę wiedzieć co gdzie jest, poukładane musi być, że wiesz, jak coś mi dolega, coś potrzeba, no to wiesz, sięgam i wiem gdzie to jest. Nie może być tak, że jest bałagan gdzieś tam. Ale witam, Stefański. Ale trzeba tu umieć o pierdolach. Mam pecha do mężczyzn, którzy się pokrywają, że nie są w związku, a później okazuje się, że są. Aha. Okazało się, że jakiś miałeś facet... obejrzeć, ale zapomniałeś... A, Lombard, racja. Ją oszukiwał. Może ale to jeszcze? Dlatego, że ona po prostu tak wygląda. No, czyli, że właśnie można nią oszukiwać i facet może pomyśleć, a na pewno się nie zorientuje. Nie lubię kłamców patologicznych, zwłaszcza, którzy manipulują, tak? Nie wiem, czym się różni kłamca od patologicznego? Taki, mąż zarabia, a ja siedzę, maluję paznokcie i ładnie wyglądam. Dlatego chętnie zagląda do łazienki, ale tym razem chyba nie tylko po to, żeby przypudrować nosek. Tu jest wanna. Dzięki. Jakiś ręcznik chcesz, nie wiem, chcesz... Babę chłop oszukiwała, to się cieszy, no ta no. Kąpać czy coś? Klasyk. Nie, kąpać jeszcze dzisiaj nie. Nie, nie ratuję. Lefrot, no ale to była prawda. Jeżeli on ma kogoś, to się strasznie dobrze kryje. Próbuję coś znaleźć, jakieś dowody zbrodni, ale tu jest po prostu ciężko, ciężko. Bo rzeczywiście się przygotowaliśmy. Mitoman to kłamca patologiczny bez... Ale czemu bez ten? Ciekawe, ciekawe. Czy tutaj jest jakaś dziewczyna? Biblajol? Ciekawe, czy się domyśli, że tam jest szafka. No, domyśliłam się. Co? Ciekawe, czy się domyśli, że tam jest szafka. Co? Nie, nie jak to wyglądało? Czy ta żona myśli, że jest mega inteligentna, bo wie, że ma szafkę w domu i myśli, że nikt jej nie widzi? Czy tutaj jest jakaś dziewczyna? Nie, ta żonka to ma ego top, bo myśli... Nie. Rozumiesz mnie? Się domyśli, że tam jest szafka. No, domyśliła się. Tutaj, tak, Kamil. Tak to wygląda, jakby tutaj były jakieś inne rzeczy i one zostały zabrane. Prawdziwy Sherlock Holmes w spódnicy. Ona myśli, że nikt inny szafek w domu nie ma, a to... Słuchaj, bo ja się teraz czepiam, tak? Ale muszę szukać dowodów zbrodni sama dla siebie. Ona ma takie ego co ty. Co ty pieprzysz, Kapi? A czy ja kiedyś powiedziałem ci, jak do mnie przyszedłeś, że nie zauważysz mojej szafki? Nie, bo u mnie nie byłeś. Nie miałem takiej okazji, niestety. Powiedz mi... Dlaczego one, te rzeczy, które tutaj są, tak pojedynczo są rozstawione, a na przykład nie jest wszystko na jednej ładna ta pani singielka, co myślisz? No to pani od angielskiego, no to wiesz. Tak po prostu, tak, tak mam. To jest jakby minimum, trzeba angielskiego uczyć. Za pani od angielskiego ma jeden cykl. Uczy cię 2 tygodnie, zachodzi w ciąży i masz zastępstwo z jakimś parchem do końca semestru. Sadgę. Po prostu co się znajdzie. Jest bardzo przekonywujący. Bo Kamil, jak na ratownika przystało, potrafi dobrze lać wodę. Ja tak miałem 2 razy z nauczycielkami angielskiego. Wiesz, bo mała tam zaraz będzie płakała. Lubisz kwiaty? Wiesz co, ja ogólnie tak... Byłoby coś tam sobie pohodować, ale często mi się, wiesz, zapomina, że... No właśnie tak widzę, że tu coś chyba wyschło. Bo my specjalnie podłożyliśmy ususzone kwiatki. Dość tego śledztwa, lepiej odwrócić pieprzenie uwagę z Chopina. Może zająć się jedzeniem. Powiesz w dupę, co oni mają na biurku takie fioletowe? Na którym biurku? Tu? To? Bo nie wiem, co to jest. Bajera leci. Trochę przyspiesz, bo wiesz, bo mała tam zaraz będzie płakała. Lubisz kwiaty? Wiesz co, ja ogólnie tak... Lubię coś tam sobie pohodować. Co to za niebieska skrzynia po mojej prawej? Często mi się, wiesz, zapomina, że... No właśnie tak widzę, że tu coś chyba wyschło. To jest skrzynia niebieska. Specjalnie na niebieskie rzeczy. Kwiatki.
Dość tego śledztwa. Lepiej odwrócić uwagę przeciwnika. Może zająć się jedzeniem. Hollow Knight, Sareny Grady. Dopiero do twojego serca. Co tam jest? Nie chcesz wiedzieć. Tylko żeby mi podłogi nie porysowało. Twoja lewa w tył. Spartiatix, ojciec czterech dzieci, już żadnym nie słyszał. Ale co ty pieprzysz? Ja nie mam dzieci. Przynajmniej nie słyszał. Nie. Kurde ty. Co jest w dupa? O, stop. I teraz. Twoja prawa do przodu. Co jest? Nie, to jest... To druga. Zawsze mam z tym problem. Oczywiście pomyliła się na was prawą. Będę księżniczką. Hop. Dzięki Ino raz. Ino! Ino raz! Dzięki bardzo. Ej, Ino raz. Dzięki. Słuchaj, Ino, dzięki za suba. Jesteś. Ino raz. Taka wypracowana dziewczyna nie umie tańczyć walce? Co dziwne. Wiesz co, pomachaj córce? Ale co ty gadasz jej? Sytuacja awaryjna. Dziecko płacze. Mamy trzeba ewakuować do sąsiada. Po prostu rozpiąłem guziki. Widzisz go? Po prostu... Widzisz go? Możesz zapiąć, tak? Zapiąć guziki. Tak. Widziałeś? Niestety dostałam SMS-a i muszę iść nakarmić małą, więc opuszczam was. Co? A nie trzeba zająć czymś w łazience. Teraz najlepiej sprawdzi się strategia na ratownika. Pilnujcie to. Sam się upilnuje. Skąd ta nieufność? Ej, widziałeś to? Łyżka na buty z głową kota. Ej, właśnie, macie jeszcze w domu łyżkę na buty? W dupę, kiedyś pamiętam, w każdym domu była łyżka do butów. Na buty, czy jak to się mówi. Ja tego od lat nie widziałem. To jest takie urządzenie starych ludzi. To ja powinienem to mieć. Ty masz dwie? Co jest w dupę? Moja babcia ma. No u mnie, ja pamiętam to, ale no, lata temu to widziałem. Drewnianą i plastikową. Ale to pamiętam, ty... Ale czemu w ogóle to powstało? W sensie wiem, żeby łatwiej buty włożyć stopę, ale co kiedyś za małe buty się robiło, że ludzie nie mogli w to wcisnąć nogi? Czy co? Sam się upilnuje. Skąd ta nieufność? Kamil to urodzony pedagog. Chętnie przeprowadzi kurs pierwszej pomocy i może zrobi też... Pod wymiar? Założenie jest takie, że po prostu, nie wiem... Siema, H66 Enjoyer. Nie poślizg. W sensie, no jeden dzień miał mnie nie być, to jestem już. Tylko później się odpaliłem, bo lekko drzemka się wydłużyła. Brzegu plaży, wrzuciło cię morze. Rozumiem, Tomasz. Bo były dwa rodzaje łyżek. Znaczy były i drewniane i te drugie, ale też były takie i małe, że trzeba było na siedząco i takie, że na stojaka się dało. Pamiętam. Chłopiec, przecież to jest wielki rynek łyżek do butów. Taką Aniel. Dobrze. Tak, no i po prostu leżysz. Tak, zawsze chciałam rozumiem, być Lukaszu. Czuję się zrelaksowana. Okej. Okay. Czuję się jak czeka na masaż, także niczego nie wykluczam. Jeżeli nie macie przedmiotu, to nie chciałam być w tej skórze. Dobra, oglądamy. 12 minut, ja pieprzę od 20 minut o łyżkach do butów. Odchylam głowę lekko do tyłu. Masaż, z kolma. I ratowniczych, tak? Czyli czekaj tutaj. Masz, bingo. Żony nie ma? Można zaszaleć. Nie ma co się wstydzić. Kto by pomyślał? Cicha woda, brzegi rwie. Co nic się robi? Nie zmieniło. Przechodzimy do ucisku. No i tak to wygląda. I to miało być ratowanie? No tak, nie chcę popsuć makijażu, że tak powiem. Skoro tak myśli? Czekała tak, żeby ją pocałował. Nie pocałowałem, tak trochę rozczarowana. Nie wierzę, że jest, że mężczyzna, któremu bym się podobała, bo widać, że mu się podoba, byłby aż tak powściągliwy. No tak, Kamil stale ma się na baczności, bo żona ma go na oku. Siabach. Na pewno sobie to bardzo przemyśla. Czyli wielki mędlik w głowie. Jest nad czym myśleć. Ja przyumaniane w skrócie koleżka i przegra. Tak, jeszcze przytulanie. Do zobaczenia. Dedek raczej, nie? No, papa. Ładna jest? Nie wiem, czy po prostu tak dobrze jej IG podadzą, Zara. To napisz. Powiedz, jak wyszło. Czy faktycznie starał się, tak? Bardzo ją bajerowałeś. Tylko ona jest teraz starsza niż tutaj, bo ten odcinek ma chyba 8 lat. Ale nie przejmuj się. Nie będzie OF, ona nie ma OF. Musiałem zagadywać, żeby ona mi nie zdawała jakichś głupich pytań. Nawet jeżeli grał, to poprawił mi się nastrój, więc... W kolejnym...
kolejce czeka następny kandydat. Roman jest zwarty i gotowy, a więc do boju. Mam pełną świadomość, że oni są wzrokowcami. Także wykorzystując te atuty wizualne, Beata, ty śkiewisz, co to jest? Możemy ich uwieść. I zamierzam oczywiście korzystać, tak, z moich atutów. Roman jest wrażliwy. Ona ma 27, nie wiem, czy Łysa pisała 30, ale przed chwilą gadała, że ma 27, także... Ej, kogo on ci przypomina? A, wiem, kogo on mi przypomina! To jest ten z Kapitana Ameryki. Wiesz, który? Wiesz, który? Dobra, z dubbingiem. Ktoś chce może wysiąść. Ty, on był w tej scenie? Wiesz, który? Ten! No dobra, mordę skrzywił, ale to jest on! Zablokować 20... Kapitan Ameryka nim rzucił o ściany, to już nie będzie podobny. Ale to jest on! Jak on się nazywał w tym filmie? Jak on się nazywał? Jak się ten aktor w ogóle nazywa? Ktoś wie? Mówię ci, że to jest on. Nie ten Hawkeye, tylko ten inny. Nie Jamie. Ej, Jamie Lannister też, rzeczywiście. Też podobny. Ty, rzeczywiście też jest podobny do niego. Ta, no. Wygląda bardziej jak on. Jak ten? No też podobny. To po prostu on jest podobny do 50 chłopów, czyli może... Może go 50 chłopów robiło, tylko w jakiej sytuacji? Nie wyobrażam sobie, jak mogło 50 chłopów naraz go... Jak ten? No jak? Liwy na kobiece wdzięki i wysiłek Ani na pewno nie pójdzie na marne. No trochę kobiet miałem. To znaczy ile? Myślę, że setka na pewno tak grubo przeszła. Jak idę na randkę, to nie, nawet do głowy nie przechodziło, że wiesz, że się zakocham, tak? No tak, musi być tak, jakaś taka chemia... Fizycznie, tak. No tak. Ej, mi zaraz. A, dobra, pokaż. Zobacz, jaki jest. Chodź, ja niego. I said, 他想买那个. Hey, what you said? 他想要买那个. Huh? What's wrong? No. Oh, shit. Bro! No! Stop! Well, look me in the eye! No, you're good. That, it's your language, you're good. Yeah, okay, well, thank you. How do you know? The bad jacket, yeah. Powiedział prawdę i tyle. A teraz mu chcę, na pewno chcę, żeby już no, coś myśli, tam że po koreańsku, tak, powiedział prawdę. Uspokoiło się, ustabilizowało się. Ale nie wiem, czy wiesz, spodoba się czy nie ta dziewczyna, bo wiesz, cukierków było za dużo i trochę smak się popsuł, tak? No tak. Moje serce jest stęsknione albo głodne, może tak, nie stęsknione, a już głodne czegoś takiego. Czas od czasu co to tam coś się zdarza, ale to... Kochampałe? Tak. No. Kocham jakie, co to jest za miasto? Czas od czasu tam coś... Warszawę? Jak? Zdarza, ale... Leszno? To, aha. Tak, na poziomie fizycznym, tak. Roman gniazdko na randkę przygotowuje wspólnie z przyjacielem. No jest spała tutaj, takie... masz kompendium, jak zachować się z dziewczyną, razie czego. Jeżeli... Tego akurat nie potrzebuję, bo znam mam się. Mam fryzurę jak jego kolega, ale co ty pieprzysz? Chyba jak jego kolega kolegi. No. Coś za dużo tych szczotek do zębów. To może być podejrzane. No i jeszcze biała koszula na specjalne okazje. Czemu tyle szczotek miał? O. No i wsio. Ale jest. A jestem ciekawa. Co to za zwyczaj plucia na koszula? No zobaczymy, czy uda mi się prześwietlić, tak, pana? Mam nadzieję, że będzie fajnie. Na przyjaciela zawsze można liczyć. Zadba... Czemu jego koleżka ma spodnie, co ma, moja mama zakłada do malowania ścian? Nawet o kwiaty.
Czy Ania wpadnie mu w oko? Czy jest może w jego typie? Ja nawet czasami. Ej, ona ma tego od Lewandowskiego telefon. Nie, czekaj, on to jeszcze reklamuje? Te, wiesz co? Co nie ma Androida? Nie ma. Google'a to chyba nie ma. Czegoś tam nie miało. Hashtag normal. Ania wpadnie mu w oko? Czy jest w jego typie? Ja nawet czasami tak sobie wyobrażałem, jaka ona. Tak, będzie. Byłoby dobrze, żeby trochę była azjatyckiej urody. O, strzał w dziesiątkę. Czyżby to była kobieta marzeń? Mam SMS już od... Od kogo? Chciałem powiedzieć od narzeczonej. Od, to od dziewczyny, bardzo ładna. Bardzo ładna. Ej, a bo patrz, bo on lubi młodsze, nie? Ten, czyli tam 27-latkę. A ten ile lubi młodsze? Nie no, żartuję, nic nie miałem na myśli, no. O, bardzo ładne. Jaka jest Barbie. A ty jesteś menem, gentlemanem. Po prostu... No, ale... Taka... Outfit modelki. Będę bardziej obserwować... Przedszkole ją odbiera. Częściej patrzeć w oczy. Mam nadzieję, że to pomoże mi gdzieś rozwikłać, tak? Czy kłamie, czy nie, czy zobaczy, czy patrzy mi w oczy, czy ucieka spojrzeniem. Kacmen. No zobaczymy. Ja nie chciał. Ja pójdę tam, tak. A ty tam i trzymaj to. Jeszcze za wcześnie. On podrywa matkę, kolega córki. Ach. Cześć. Cześć, Ania. Roman. Miło. Widzowie, będzie miłość. No, szansę ma. Czy te zbliżenia? Chyba reżyser to samo miał w głowie, widząc tego chłopa, co my. Dzięki, Kacper, 26 lat. Dzięki. Ja to może myślę, dwutygodniowa tak miłość? Dać, żeby wiesz. A potem co? Żeby... Nie zwiędło. Nie zwiędło. Szkoda, szkoda, za ładne. Ale zachowuje się jak jakaś Japonka taka. Ale jak to jest możliwe, że taki przystojny mężczyzna jest sam? No praca. Ja to patrzę, że ona nie ukrywa, że jest zainteresowana im. Jesteś bardzo przystojny mężczyzna, jeszcze jestem trochę onieśmielona, bo nie spodziewałam się. Życie jest piękne, żeby przyjmować się. Coś takiego ma. Takie zamki fajnie, takie jakieś oczy. Zrobiło na mnie wrażenie, że nawet mam wypieki, także pewnych rzeczy nie da się ukryć. Tylko tak w środku wyrwało się, wow. Muszę trochę ochłonąć. Zakochali się w sobie widzowie. Zacząć po prostu. Miłość od pierwszego. Narzucać pewne akcje. Ja już widzę, że tych fluidów tam tyle, że okno potrzebno otworzyć. Ale ten, o, patrzę na... Ale co wy piszecie? Jaka taka z tego, z komiksu anime, nie? Z takich japońskich. Jak ty lubisz? Jako Korean. Jak ja lubię. Czaj, co? Ten 40-letni chłop, oj... Whip detected. No ale co, no ma prawo przecież to oglądać wszystko. Z tego, z komiksu anime, nie? Z takich japońskich. Jak ty lubisz? Jak ja lubię. Szybki jeszcze. Jak oni nie będą razem, to nie wierzy w biseks. No, jeżeli ma dziewczynę, to kondolencje. O, kajdanki. Znowu alfa. O. Może nie mieszka z dziewczyną, ale ta dziewczyna po prostu bywa u niego, tak? Bo ona odłożyła te kajdanki. Tak. Muszę coś wymyślić. Nie dostrzegam zbyt wiele jakichś niepokojących objawów, ale siostry, klasyk. Sam wygląd jakoś tak... Logika moja mi mówi, że to jest niemożliwe, żeby taki mężczyzna nie miał partnerki. Widzę, że coś znalazłeś. Tak, znalazłam coś i nie powiem, zwróciła to moją uwagę. Nie wiem, gadżet ciekawy. Dostałam na urodziny. Tak. Może po prostu jest gejem, homofobia. Ona jest homofobem. To masz bardzo fajnych kolegów. Dlatego, że bym... Wreszcie jakąś dziewczynę znalazłem, a nie skakałem już od ognia do ognia.
I zawką mówiłam, że będę moją na zawsze. A, to bardzo dobre podejście. Bardzo dobre. Przecież jesteś sami, nie wiesz, jak to możliwe? Nie jest. Wypróbowamy. Naprawdę? Możemy wypróbować. Napisz do mnie, pocieszyć. Wypróbuj i zostaw ci kluczyki u siebie. Ważne. Na raz, dwa, trzy. A ty mi. No, ona pierwsza dała swoje ręce. Raz, dwa, trzy. Widzisz, to ty masz doświadczenie. Nie mam. To jest hit po prostu. Mogę tak ustawić, bo ciągle miałem rękę tak, oczywiście. Żeby tak było lżej. No. Czy nie będzie ciężko? Nie, no co to masz? Nie masz. Co ona tam robi? Ajaj. Ej, to jest rok Alony z Ukrainy. Niezręcznie? Nie. Zręcznie? Zręcznie. Aha, wszystko dobrze. Jest dobrze. Rozumiesz? W teraźniejszych czasach mamy takie... Rok teraz komentuje też YouTube'a, nie? Zoba. Taki budżetowy ukraiński rok. Że ma tego, nie ma OBS, nie daje rady przechwytywać komputera. No to po prostu telefonem nagrywa i siebie i monitor, żeby jakby taniej wyszło. Rozumiesz? Dystans od człowieka do człowieka, no tak, takiej komfortu, budżetowy żeby rok tutaj nic nie wchodził, a oni już tam po godzinie znam, no. Prawie leżą na kanapie i tak skolma, no, rzeczywiście. Po prostu się powinno nas czasem podobne. Proszę o miłość się poddać. Ja się miło zaskoczyłam, że poznałam ciebie i... Ja to więcej zaskoczony. Roman, no co ty tam, no. O, możemy selfie zrobić. O, róbcie selfie. Jak myślisz, po sobie nie? No nie ma masa, no. Jeszcze. Czy ty tak mówisz, żeby powiedzieć? Tak, nie, no co ty, no, oszalałeś, no nie widzisz mojej reakcji. Może jesteś taka ładna? A, Roman, czarodziej. Zastanawiam się, czy nie działać zgodnie z hasłem no risk, no fun i nie zaryzykować i nie wystawić wszystkiego na jedną kartę. No mi się wydaje, że nie podobam się. Tak, oczywiście. Ty no za każdym razem tak, że... dla mnie ładniejsza i ładniejsza. Miłość taka rzecz, że nic nie można planować. Miłość będzie, fruszyjna. Tak, żebyś wiedział. Dobro i zło walczy o moją duszę teraz, wiesz. Dobro jest tu, a zło jest tu i mnie bije naprawdę dosyć mocno. Chciałbym, żeby ona posłuchała swoje serce, a tam... Już Roman. A może przegonimy po prostu to zło takim mocnym pocałunkiem? O, jestem za. Czemu oni tak dziwnie gadają w tym pierwszym odcinku? Ojoj, nie mogę na to. Haram! Nie patrz. No zobacz. Bardzo smacznie całujesz się. Wzajemnie. To już przekonana? Ojoj, jeszcze raz. No co oni tam robią? No zobaczcie. Widzowie, oni tu będą drugi odcinek zaraz nagrywać. Bardzo smacznie. Serce wygrało, a głowa jest w dupie, bo przegrała. Co? Rok, co ty gadasz? Tak, udało ci się. Pocałunek już zupełnie mnie o nie... Kiedy będzie taka wersja spor? Co to w dupę? Ej! Co to ma być? Co to w ogóle jest? Nie zmielił, więc... coś tu nie gra. Będzie się bił z sercem, tak? Gdzieś z tym, co poczułam z emocjami. Lekka ściemka to, ten obrazek. Dzięki. Żebyś nie zapomniała. Właśnie, piękne kwiatki. Widzowie, oni są razem do dziś. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Jaka szansa? Masz nadzieję. Ja mam nadzieję. Mam nadzieję, bo jeżeli masz dziewczynę, to ona ma przerąbane. To do zobaczenia wkrótce. Tak? Dziękuję. Bardzo dziękuję za wieczór. Bardzo dziękuję. To byłem ja po 5 godzinach oglądania shortsów. Tamte... W sumie tak. Może od razu zostaniesz. A, oni nie żyją? Tak. Jezus Maria, co ty gadasz? Skąd tak? Jeszcze raz. Jeszcze raz? Tak. Widzowie, oni zakochani.
Miłość. Do zobaczenia. Piękny odcinek. Przede wszystkim bardzo smacznie całuję się. Umarli na ligmę? W serce tak. Jestem rozdarta, a będę rozdarta jeszcze bardziej, także tak mi się przynajmniej wydaje, że wczoraj miałam już jakieś odczucia, dzisiaj gdzieś do głosu doszły emocje i myślę, że będzie ciężko z podjęciem decyzji. Czałem herbatę, jak Machoń mi mówił. Bardzo jest w tobie coś. Kawa, ile zajmie mu. Ile jeszcze tego? A jak myślisz, przekonałem? Język cię. Pół odcinka. No, tego cudownego sobą, tworu. No tak. Ostatni kandydat Kirona, to Krzysiek. Witam. Ustatkowany narzeczony, który kiedyś potrafił zaszaleć. Ale to już przeszłość. Miałem dwa długie związki wcześniej, więc... W tym pierwszym związku, no to faktycznie troszeczkę byłem niegrzeczny. Bardzo uległy byłem. Może nie potrafił odmówić kobiecie? Nie jestem trudny. No to Hello, bez night, owijania w bawełnę. Ile ich było? Znaczy, no, ciężko było policzyć. Przygody. Tak szczerze, ile mi powiedział? Znaczy raczej takich tych epizodów, takich małych, około 30. Więc dla mnie to było... Aha. Sporo. Chyba trzeba na Krzyśka uważać. Co za szczurek? Jestem otwarta i wiem, w jakim to jest celu i wiem, że to jest po prostu prowokacja i jedno wielkie kłamstwo, więc nie mam tutaj... 30 żadnych... razy zdradził? Nie. Masz otwarte chyba drzwi. Co to znaczy? Może iść na całość? Ma zgodę? Jak będzie cię chciała pocałować, żebyś nie miał odruchu. O to się co? Nie martw. Kiedy Minecrafta zagram? Rzucaj się. Najpierw przeczytam Minecrafta, czy jak to się nazywa. Krzysiek byli zwolennikami otwartego związku, bez zazdrości? Przede wszystkim trzeba pozbyć się z mieszkania wszelkich śladów kobiety. Musimy to gdzieś schować. Może to są sąsiadki. No. Czemu oni to chowają? Realny pomysł. Pomóż, żartuję. Nabrałam się. Dobra. Jak Gimper? To jest Gimper, ten chłop? Najlepiej to zacząć od tego, co? Tak, to... Bo tu nie ma chyba nic mojego. Sięgniesz? Oprócz grzebienia. W końcu będzie po mojemu. XN to jest. Strzelał? Nie będę tutaj strzelał. Nie rób tego, bo to jest strasznie głośne. Ja się tego... Ale położę na półce, bo fajnie, efektownie wyglądają. Tak, tak. Połóż to tam. Staraliśmy się jakoś przygotować. Jakieś tam pomysły są, ale... Pożyczyliśmy siema, od Michu. Kolegi sprzęt do paintballa, żeby wyglądało tak bardziej. Rozłożymy jakieś tam karabiny, żeby może na to się nabierze. Ale szczerze, da się tym kogoś ubić? GTA pytam. No i dobra, faktycznie może to był dobry pomysł. Elegancko. Co ty gadasz? Sama jestem ciekawa swojej reakcji. Nie wiem, jak zareaguję, bo to zagrasz ją ze Skyblock z jakimś serwerze? Ja chyba w to grałem kiedyś. Byśmy zagrali w inny mod chyba. Czy jak mi się wydaje, mówi? Że to tryb. Będzie... Nie wiem, o co chodzi. Narzeczona pamięta o wszystkim. Nawet nie zapomniała o kwiatach. Proszę, żebyś chociaż... Dziękuję. No, chociaż jej dasz, ja jeszcze nie dostałam. Jakiś wazonik? No to ja idę do sąsiadki, będę was podglądać. Tak, dobrze, no. W sumie to i w to One Block też grałem. To fajne było. Dobra. Supermarket, tak. Powodzenia. Dzięki Leśnikow za 2 lata. Leśnikow. Cienki. Witam. Kolejny sezon RLC? Nie, RLC to... Przyda się. Wszystko jest już zawięte już na ostatni guzik. Ale może to Downcraft kiedyś, co najwyżej. Ania może wchodzić do akcji. Czy wpadnie w pułapkę? Czy da się nabrać? No i co? Czekamy, tak? Na nową partnerkę. Zobaczymy, jak będzie. Emocje troszkę opadły, aczkolwiek... Fryzurę zmieniła i wygląda zupełnie inaczej. Rozumiem kierować. Rozumiesz? Myślę, że dzisiaj się okaże. Zobaczymy. Inny skin. Nie rozumiesz? Już ci wyjaśnię, kolego.
Chodzi o to, że zmieniła fryzurę, czyli włosy, czyli uczesanie i wygląda inaczej z twarzy, wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli na nią patrzysz, widzisz inną osobę widzisz, jeżeli na nią patrzysz. Podczas patrzenia na nią wygląda na to, jakby to była inna osoba, jednocześnie to jest ta sama osoba, bo tylko zmieniła fryzurę. Rozumiesz mnie? Cześć. Cześć. Teraz rozumiesz? Dzięki. Zgrabna. Ani trochę. Mniejsza niż ja. Ale fajne. Fajne są. Szczurki. Nasze szczurki. O, chyba się jej się podobają. To jest on i ona, czy nie? To są dwie samiczki. Kiedyś miałam dwie samiczki i dostałam je w nietypowej sytuacji, jak jedna zjadała drugą i od tej pory się boję. Coś, jakaś rywalizacja, aha, nie wiem. O, kto tak zapomniał? Ej, ta ma 24 niby? Nie, zapomniał o kwiatach. W ogóle od kiedy oni tu wiek piszą? To chyba tylko w tym pierwszym sezonie tak jest. No. Gotujesz w domu? Mam mało miejsca na gotowanie. Ostatnio rzadziej. Jestem szefem kuchni ogólnie, tak? Trochę się na tym znam, więc mogę ci co pokazać. No dobrze, no bardzo. Przygotowałem tutaj nam składniki. Coś mi w niej nie gra, to jest na pewno... Bo też jest ostatnie 30 minut stream, bo mi mózg się wyłączył na chwilę. Pamiętam tylko, jak Skibidi Toilet mi się na TikToku wyświetliło. To już jest, widzę, choroba postępująca. Tu nawet jakbym powtórzył 30 minut, to potem bym musiał powtórzyć godzinę niestety, więc idźmy dalej. Kobiety mówię, które się Krzyśkowi nie podoba. Zaakceptuj ten los po prostu. I to się wierzyć nie chcesz, że szef kuchni jest sam. Zwłaszcza, że... Przez 13 lat nie był sam. 13 lat. Dzięki Matcik. Dzięki za Prime'o, witam. Witam. Tak, miałem związek 8-letni. Mhm. Tak, masa. No, nie chcę wierzyć jej się, że szef kuchni jest sam. Przepraszam, że ostatnio nie trafiłem na nikogo odpowiedniego. Na nikogo odpowiedniego nie trafił. Jednak to żołądek do serca, tak. Codziennie nie jestem sam. Czy mogę sobie tak poglądać po szafkach, zobaczyć? Wyjrzały sobie. Jak, wiesz, poszperać sobie. Wydaje nam się, że wszystko posprzątaliśmy, więc Krzysiek jej pozwala. Wiesz, szukam czegoś, do czego mogłam się doczepić, tak? Szukaj. Właśnie. Szukaj powodzenia. Ale ja wiem, że mężczyźni tak zacierają ślady. Wiesz, mam już doświadczenie. Skinek jej 10 lat dodałeś? Nie, no ja. Oczywiście. Ostatnio taki mistrz był, że mistrzostwo świata. Nie, bo ja była zdradziła. Prawda, Defrut? No to nie. Ja nie zdradziłem nigdy. Nie? Przez 5 lat. Ciekawa jestem, jak bardzo ona jest otwarta. Jak bardzo jest otwarta, do czego się posunie. Ładna, bardzo szupa. Nie do końca mój typ jednak, ale ładna jest. Na pewno podoba się wielu facetom. O, słyszę Krzyśka, że powiedział, że jest ładna. Ma przepieprzony Krzysiek. Tak jakby zostały pościągane, tak? Zdjęcia i to jest. Czemu oni zdjęli zdjęcia, a zostawili ramki? Czy to wygląda jak... Ja pierdzielę w dupę. I to jest dla mnie dziwne. To ma tam chyba dziury w ścianach po uderzeniach pięściami, bo niemożliwe, żeby tego nie zdjął tak to. Nie są pościągane, tylko tak po prostu jest pusto. Stara się, ale jest jakieś w nim napięcie, coś takiego nienaturalnego. Nie potrafię tego określić, takie jakby troszeczkę... Znaczy widać po prostu, że gram. Ale fajny. Chcę coś ugrać. Nie wierzę ci w ogóle. Fajny, przystojny. Tak, przystojny jesteś. Ojejku, co to w ogóle... To tak wygląda? Wystrzeli? Jak oni są wolnym? W sensie otwartym? Ciężkie. Gadali, tak? To się, ja tak, to jest ciężkie. Się... Ja nie chcę nic... Nie chcę nikogo uszkodzić, ani niczego, także odłożyć. Ale fajne. Podoba ci się? Szczerze? Muszę, ja jestem taki suchotnik. Sucha? Tak? Aha. Zasadą się mi chce to złapać. Tak, tak, mów tak teraz. Zobacz, jak ja mam ręce, no co... W pasie? Kwiatki? Ciekawe dla kogo? To chyba nie miało być dla mnie, nie? No to dla ciebie. Ale dałem ciała. Cały. Całować? Cały. O, musisz się jakoś przekonać, ale... Walka o... Nie bez przesady, poczekam aż zje krewetki. Co to znaczy sucha? Papa. Hej. To chyba coś takiego jak jabłko zostawisz na blacie i wyjdzie z niego woda i się robi takie... No. 5 minut dochodzi do tej pochyłej. Po 5 minut... Do której pochyłej? Do tej belki, co wisi tam na budowie?
Dzięki Kaldi za 19 lat. Dziękuję bardzo. Ty no to i tak dobre tempo ma, choć tak szczerze, to pograj jeszcze, spróbuj chociaż 15 minut grę przejść, zobaczymy jak wyjdzie. No. Do zobaczenia. Hej. Z kim grasz w to coś ciekawe? Ze znajomymi. Tak? Nie, strzelasz? Ale zamierzam spróbować. Może spróbować. Szczerze, nic nie wystrzeli. Tak? A powiedz mi, dlaczego nic nie ma na tych tablicach? Bo... Ale fajnie. Fajnie. Czemu nic nie ma na tych tablicach? Nie mam pojęcia, co to jest, czy to ma być wystrój. Okay, no. Ale z chłopakami powiesiliśmy z mojej byłej pracy, tak? Zdjęcia. Prawda. Pobierz sobie moda do latania. Powtarzaj po prostu jeden fragment. A tam będą zdjęcia nasze. Wytłumaczył się z tablic. Może się za mało przyglądam, ale widzę, że patrzysz prosto w oczy, to jest adult, nie powiem. Ale tak jak ludzie mają coś do... Myślisz, że jest ciekawa, jak... Jaką ma ziomek lufa? Ludzie to raczej uciekają spojrzeniem. Nie no, ładna jest, ładna. Nie ma co. Witam, inżynier. Tylko za mocno wymalowała to, co by chciała powiększyć chyba. Nie lubię za dużo kosmetyków, także... Uważam, że na razie nie potrzebuję. Może jak się zacznie nasypać za 15 lat, to wtedy pomyślę tak. A póki jest dobrze, to po co mam? Na razie Bóg ci robi makijaż. Tak sobie tłumaczę. Co to znaczy? Coś tak jest z nimi nie tak. Za dużo tego ma. Widać, że sobie powiększyła. Miła, miła, bo tak wiesz, zatrzymujesz mnie spojrzeniem, to przynajmniej też mogę gdzieś tam... Że jest brzydka, aha. Zobaczyć, nie? Oj, boli? Przede mną, czy nie? Siedzi teraz właśnie z moim narzeczonym naturalnie przy jednym stole. Krzysiek pije wino, czego nie zrobił nigdy ze mną. Poświęca oho. Się. No to jednak trochę jest... Niepokojące. Ale fajne, polubiłem. Narzeczony, a woli pić z lustrem niż z nią. Ile oni jeszcze wytrzymają? Szczera opinia. Nie? Warto szczurki wypuścić z klatki. Mogą być pomocne. Za kolano ją złap. Ona taka jest ciekawska, że będzie, wiesz, cały czas. Rozstanie w powietrzu. Ciekawanie. Majtki widać, ale zasłoniła teraz ręką. Krótka ta sukienka. O! Siema, Iceversus. Nie wiem, czy zejściś na górę. Trochę się rozkroczyła. Już mi tak nie pomagaj. Ty już masz patent swoje, wyciągasz ciurki. Czemu X-em tentacją w programie? Weszła mi. Robią sprawy za mnie wszystkie. Nie wiem. Tak, tak, dobre. Dobre, no. Nie powiem, że nie widzę tak tych emocji, tak, no, fajne, ale są. Fajne są. Nie pozwala sobie na więcej. To jest taka walka rozumu z emocjami. Nie wiem, masa porypana. Takie są moje odczucia. Krzysiek, powinieneś więcej coś za kolano ją złapać. Jakiś bliższy kontakt, bo ona nawet o tym powiedziała. Daj jej kwiaty, przytul i daj jej buziakę, tylko żeby to było naturalnie. Zrobisz to? Co trzeba przejść do ataku i spróbować przekroczyć granicę, żeby się uwiarygodnić. Opa, PS Move. Pamiętasz takie coś? Jeszcze te kwiaty. Ile razy mam powtarzać? To były czasy. Niby sama mówię, że pozwalam Krzyśkowi na wszystko, ale nie wiem... Wiesz, że z tym Apple Vision Pro to będzie jak z tym PS Move? Dwa miesiące podniecanie się, a potem już każdy zapomni. Relini? Reliusz Moreliusz Aureliusz? Przysięgam ci, że giga plus jeden. Nie jest w stanie posunąć się ta dziewczyna. To już zdechło, a. Coś na mnie idzie tak. Czyli szybciej niż mówiłem. Wydaje mi się, że jest w stanie posunąć się... Daleko. Ludzie to już oddają, a... No również, no, tak. Jestem za. Okej. Tak, oby ten taniec się nie zakończył jakimś ostentacyjnym zachowaniem. Aurelion zrażony niepowodzeniami musiał odreagować. No, no, zapowiada się wieczór pełen wrażeń. Umiejętności, jak widać, są. Nie mów tak, mam PS3 Move i do PS2 mam takie... To co ono? Powiedz mi, że jesteś giga oldgerem, nie mówiąc, że jesteś giga oldgerem, no. Ale ja to doceniam, bo też jestem giga oldgerem. Widziałam, gdzie trzymał tą rękę. Krzysiek, już, starczy. Irona, raczej nie. Oni trolują. Obudziły się żądze. Długo tak będą tańczyć? 60 już, mamonus. Cześć, co ty piszesz? Co ty piszesz? Zatkało mnie trochę. Trochę mi smutno. Jednak jestem zazdrosna.
No i luj. Nie pocałuję jej. Ta nie, to patrz. Nie pocałuję jej. To patrz. Nie pocałuję? Przecież sama powiedziałaś, żeby całował 2 minuty temu. Ej! Weź tą buzię. Weź. Zabierz ją. Przyjdzie chyba sam na ceremonię, co? Oj, jej się chce płakać. Dedek, związek umarł na naszych oczach, widzowie. Umarł związek, niech żyje nowy związek. Tamtych, chociaż nie, bo tamta chce być z tamtym jednak Ukraińcem. Ja pierdziele. To będą we trójkę żyli i tyle. Ciężko się na to patrzy. Ej. Ej. Halo. To ja mówię ej. Co się stało? Jestem zazdrosna, no. O 7 widzowie dla związku. Aż tak? Serio? Koniec. Dziękuję. Dziękuję. Nie pocałował jej. Nie. Oj tak. Oj, się rozmarzyłem. Nie pocałowaj kopiu. Jeszcze możemy się mówić, widzicie? Oby. Jeszcze się mogą mówić, że co? Także jeszcze możemy się umówić dzisiaj? Jeszcze dzisiaj się... Już zapomniała o Ukraińcu, widzowie. O kurde. Teraz kogo wybierze? Kogo ona wybierze? Oby. Nie, wycisył ten YouTube, bo pewnie jakaś muzyka z prawami autorskimi była. Ostatniego tego pożegnania. Ja nie chcę, żeby jakiś ten pocałunek był głęboki, tylko jednak płytki. Bo to będzie dla mnie za dużo. Jeszcze tak pod już, kamerę, żeby widziała tamta. Już. Bo wcześniej mówiła, że się nie całowali. Będzie spał spokojnie. Jeszcze kwiatki od narzeczonej. Zapomniał je dać na powitanie, to chociaż niech będą na pożegnanie. Jeszcze raz, na koniec. Jesteś singlem, czy jesteś w związku? Jestem singlem. Dobra, już, byłaś. Ale ona serio była trudno między tym a tym poprzednim. Ciekawe, kogo wybierze. Ty odcinek, w którym nie wiadomo do ostatnich chwili, kogo weźmie. Tak, czy to było grane, czy faktycznie była chemia? Przy tym wczoraj pod twój dom, tak jak mi kazałeś w prywatnych wiadomościach, przysięgam, że to nie ja, wezwałem policję, wróć proszę. Czekaj. Ty do mnie piszesz, czy mnie oznaczyłeś przez pomyłkę, bo nie ciebie akurat znaczy się nikogo w sensie. Ciężko mi to stwierdzi. Mam przeje... No cześć. No hej. No, już wiesz, jaka była moja reakcja? Jeszcze nie. Rozpłakałam się. Co? Kochanie, przepraszam. Jak aktorzy. Chyba jednak zamówiłam, że ci na wszystko pozwalam. Smutno mi było strasznie. Ja nie poszedłem na całość. Prawie. Ale nie poszedłem. Wiesz, jak to wyglądało? Wiem. Zabierz tą twarz, zabierz. Więc nie miałam ochoty wstać i po prostu tutaj przyjść. Mm. Był jakiś pocałunek na miejscu, pewnie jego dziewczyny, czy narzeczonej, czy żony, byłabym zła. Jestem zazdrosna cholernie. Mówiłam wcześniej na samym początku, że chyba nie jestem zazdrosna, ale jednak jestem strasznie. Na pewno widziałam, że mu się podobam, ale czy widziałam taki zachwyt jak na przykład wczoraj? Nie. Więc będzie to trudna decyzja. Nie wiem, kogo wybierze. No, mam nadzieję. Dobrze, że mu odbyt nie wypadł. Rel, ale co Rel? Co jest w dupa? Nie ogarniam. Ale dobra. Ostateczny werdykt. Za chwilę Ania spotka się ze wszystkimi uczestnikami gry. Musi podjąć decyzję i wskazać, kto jest singlem. Trzymasz Jolką w szafie, bo chciałeś siano na Robuxy? To tak, ale jak będzie Roblox, to go wypuszczę, no bo wtedy se przeleję. Oni wygrywają nawet 20 zł, nie dostają za to. Czy jak oni nie wygrywają nawet 20 zł, nie dostają za zeszmacenia? No chyba tak, no.
Jeżeli odgadnie prawidłowo, razem z singlem podzielą się wygraną. Jeżeli wskaże żona tego, Kucharz? Co z nim? Decyzję i wskazać, kto jest singlem. Jeżeli odgadnie prawidłowo, razem z singlem znane? Podzielą się wygraną. Jeżeli wskaże żona tego, całą pulę zgarnie małżeństwo, któremu udało się ją nabrać. Kto dziś wyjdzie z kolacji bogatszy o kilka tysięcy złotych? Bardzo dobrymi jesteście manipulantami. Dosyć ostentacyjnie pokazywała. Ta ma nagle 20... Nie, ona miała 20... Swoje walory. I to jednak... Czy to były walory? Właśnie, czy to były walory, czy co innego? Przy każdym tak naprawdę z was mam jakieś wątpliwości. Przy Krzyśku zapaliła mi się lampka. Jestem singlem i naprawdę mogę dużo ci zaproponować. Jeszcze dzisiejszego wieczoru i w przyszłości. Ty, jak ona zakochana w nim. Ona jeśli zakochana we wszystkich poza tym. O Romana natomiast, to tutaj były największe emocje. Nie ukrywam tego. Ej, bo wczoraj przyszedłem po wskazany adres, a tam czekał garant, a H6. Byłem zazdrosny, że umówiłeś się z tyloma osobami, więc poszedł do nosika. Po jakimś czasie okazało się, że wychodziłeś z klatki razem z Jolkm. Ale to nie było tak. Jolkm nadal jest znaczy się... Poza tym ja się z nikim nie umawiałem, co ty gadasz? Ale tutaj rozum mnie tak naprawdę bił po głowie. Jej IG czy dam? No może jest w tych. Ja zaraz zobaczymy na dole. No to jest w ogóle... Czy są razem się dowiemy. Jak czarują teraz, nie? O Jezu. Uważam, że... O Jezu. Że... Dziadek! Na pewno. Oczywiście mogę się mylić. W związku takim poważnym jest Kamil. Przecież komplementy jej prawił cały czas. No. Jestem singlem i to jest twoja decyzja, kogo wybierzesz. Tutaj chyba nic tej granicy nie przebije, tak? Ja najwięcej dzisiaj myślałam Masa, przepraszam. Między Romanem a Krzysiem. O, tak, Gara. Wiesz, Dima. Dima! I tutaj gdzieś ty, Dima, tak naprawdę. Właśnie rozum pobił się z emocjami. U mnie stwierdziłam, że się poddaję, bo jak do tej pory, mówię, zawsze zawodził mnie rozum. Emocje mi mówią, że singlem jest... Czy Ani udało się odgadnąć, kto jest singlem? Czy kobieta kurde, ty, myślicie, że ona da na tego ostatniego Krzyśka, czy na Ukraińca? Ja myślę, że ta na Ukraińca, ale zobaczymy. Ja jej tym razem nie zawiodła. Roman. O! Coś pewnego? Ukrainiec czy kto? Roman. Tak. A, okej. Ty, to wygrała! Zgadłaś! Gratulacje. Wow. Mamy zwycięzców. Ania z Romanem wygrali 3000 zł. No way, Winek. Będą razem, widzowie? Wakacje na Ukrainie się szykują. 3000? To jest stare. Dlatego tak mówię, nie było wojny, dlatego wakacje w spokoju, spokojnie. To nie męczę, bo naprawdę trzymał się dziennie, także... Gratulacje. Cieszę się, że jednak dałam się na emocje. Ale nie każdy też tak na pierwszym spotkaniu chyba się ponosi. No nie o 7, to jest stare. To zależy od sytuacji. No ja nie miałam ciekawe, wielu... Ciekawe, co tam się działo. Nie miałam wielu takich sytuacji w swoim życiu, dlatego tym bardziej zdałam się na emocje, bo jestem dziwna, że coś takiego mnie spotyka, tak? Co ty gadasz z Kolma? Skąd ty to wiesz? I myślę, że będzie bardzo fajnie. Ania będzie decydować gdzie. O, ja będę decydować, super. Ja jestem pewien, że będą kolejne spotkania, nie tylko spotkania. Ja też tak uważam. Ciąg dalszy będzie. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy, gdzie można obejrzeć? Dobra, szukamy jej IG, czy są razem. Ty, kalafior, w dupę, przecież ty tu jesteś na czacie, czemu ty... Kalafior, wyszedł przed szereg, bo... Żołnierz wyszedł przed szereg. Prawidłowo. Można IG Ani?
Plus. Stary, świetna robota. Masz może 3 pierwsze sezony Damy i Wieśniaczki? Brawa. Ale Sigma. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.